Czy my zwracaliśmy już uwagę na piękną choreografię i wystrój studia? Jeszcze nie zwracaliśmy. Dobry wieczór wszystkim. Jeszcze nie zwracaliśmy, ale to jest świetny moment, byśmy to zrobili. Faktycznie, to też mnie bardzo urzeka, jak fenomenalnie jest to tutaj wszystko poprowadzone. Generalnie, właśnie rozmawiałem z moją dziewczyną. 64 zawodników, gdy jest moment, że trzeba zacząć walkę, jedna ekipa za drugą, siadają na swoje miejsca punktualnie, wszystko jest rozpoczynane. Poezja, naprawdę poezja, bo tak wszystko punktualnie, tak dobrze jest zaplanowane i wykonywane, plus to, o czym mówiliśmy na początku, że nie ma żadnych pauz, przerw technicznych, że nic złego tak naprawdę jeszcze w Berlinie się nie stało. Naprawdę bije brawo organizatorom, bo jak na razie te kwalifikacje wyglądają fenomenalnie. Ja nie śledzę tego, ja nie śledzę tego środowiska do końca CS-owego, ale tam są jakieś problemy, żeby tych raptem 10 nie graczy pytaj. Mobilizować? Nie pytaj, to jest jedno, ale dwa, jak dużo jest problemów technicznych. Komentarz, pamiętam kiedyś turnieju w Tajlandii bodaj, nie dość, że godziny nocne i poranne, no bo strefa czasowa zupełnie inna, to jeszcze dzień, który miał trwać 12 godzin, trwał godzin 18 ponad. Skończyłem naszego czasu późnym wieczorem, około 22-23. No niestety, to jest wpisane w e-sport, to jest wpisane we wszystko, przy czym główny udział bierze technologia, która jest niestety zawodna. Dobrze, ale o tym może jeszcze kiedyś porozmawiamy, bo to jak szósta gra, panowie. Ostatnia gra, która rozstrzygnie nam losy tego, kto po pierwszym dniu będzie czuł się najlepiej. Kto będzie mógł zbić piątkę, powiedzieć dobra robota, jak na razie jesteśmy najbliżej finałów i walki o 500 tysięcy dolarów. Czy ktoś z was ma ochotę przybliżyć ogólną klasyfikację, żeby nasi szanowni widzowie zdawali sobie sprawę, jak wygląda w ogóle tutaj teraz ranking i kto o co walczy? Najbardziej. Ja zacznę. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Po krótkiej przerwie, tak jak wspomniałem wcześniej na moim wstępie, WTSG mocno wyglądali przed turniejem i obecnie wyglądają najmocniej, bo mają 54 punkty zchomikowane do tej pory przed szóstą mapą, którą mamy właśnie na ekranach. Exalt, to jest dla mnie troszeczkę takie zaskoczenie, jeżeli chodzi o to drużynę, bo myślałem, że aż tak dobrze im nie pójdzie, a jednak tam się na poprzedniej mapce tylko, że tak powiem, wywalili, mają miejsce drugie. No i trzecie miejsce TSM, Team Liquid, tutaj raczej bez niespodzianki. Znaczy jedyną niespodzianką, jeżeli chodzi o Team Liquid, jest czwarta pozycja. No i tak jakby ostatnie drużyny przed promocją, gdybyśmy mieli teraz zakończyć turniej, to Tornado Energy i Inside Games. No, Team Liquid i TSM, takie dobre pozycje do ataku, można by powiedzieć, prawda? Bo zaskoczeniem może być to, że to nie jest czołowa dwójka, że WTSG, Exalt ich wyprzedzają. Z kolei można też zobaczyć, że Tornado Energy, Inside Games, tak jak powiedziałeś, to jest miejsce piąte, szóste, ale oni mają solidną przewagę nad siódmym Omaken, bo Omaken jak wygrało pierwszą grę i zgarnęło naprawdę sporo punktów na swoje konto, tak potem bardzo szybko uciszeni. I oni, ekipa Omaken, do szóstego Inside Games straci 10 oczek. Dość sporo, jeśli odrabiać 10 punktów, wcale tak łatwo nie musi to wyglądać. Ja tylko, żeby nikt nie zarzucił nam, że nie śledzimy tego, co się dzieje, bo śledzimy. Natomiast tutaj w jakiś niesamowicie głupi sposób zginął chyba jeden z fantomów, prawda? Jakiś tak oddzielony od stada, został złapany i dobity. Tak, przez ekipę Unite, bo już we trójkę Phantom, natomiast Unite bardzo, bardzo szeroko rozstawione w okolicach Georgia Polu, ale dalej we czwórkę, no a tutaj właśnie Phantom musi jakoś na tę sytuację zareagować, zmienić całkowicie pewnie swoją taktykę na tę rozgrywkę, chociaż teraz próbują dokonać odwetu. Natomiast jeszcze tak też zaznaczę, że jak ktoś by, bo dzisiaj nie mamy w ogóle w składzie jakichś bliskich sercu patriotów polskich, bliskiej sercu patriotów polskiej drużyny, ale w ogóle w turnieju biorą udział Polacy, El Giganten. Jakby ktoś chciał zobaczyć ich popisy, to zapraszamy od jutra. Jutro będzie można sobie śmiało przygotować jakieś barwy narodowe i kibicować naszym. Tak, ale najlepiej, najlepiej zarezerwować dwa dni, bo turniej potrwa do niedzieli, tak. Więc w niedzielę też będziemy mieli możliwość oglądania ich próby zdobycia szóstego miejsca, co najmniej, bo nie przyjmiemy nic, co jest mniej niż szóstym miejscem ze strony Giganta. Oczywiście będziemy kibicowali, nieważne co się wydarzy. Powiem wam, widzimy ładne tranzyty. Tak, powiem wam, panowie, bo wspominacie o El Giganten. Oni są w grupie C, oczywiście, tej jedynej, która dzisiaj nie gra, ale tak teraz pomyślałem, że to może być taka najlepsza opcja. Widzimy, co dzieje się pierwszego dnia. Panowie, nasi przedstawiciele w Berlinie też na pewno oglądają to, co robią inne ekipy, co robi WTSG, co robi Exalt, TSM, Team Liquid.
wiedzą, czego można się spodziewać, wiedzą też, ile punktów mniej więcej trzeba zdobywać, żeby liczyć się w walce, a zatem bycie w tej grupie C dla Elgiganten to jest chyba takie najlepsze rozwiązanie, żeby zacząć dopiero tego drugiego dnia, zapoznać się z areną, zapoznać się z tym, jak to wszystko wygląda i jutro na spokojnie ruszyć do walki. To jest na pewno plus, że mają te dodatkowe informacje z tego, co reprezentuje osoba drużyny. Ze względu na te rotacje w składach i osobach gry, te takie obserwowanie drużyn już na turnieju, kiedy dają z siebie 100%, jest nie do przecenienia, nie da się tego wycenić. To jest naprawdę, myślę, że bardzo poważny plus dla tych drużyn, które są w grupie C. Tymczasem zwróćcie uwagę na południową część tej nowej strefy. Tam może być spięcie samochodowe, bo widzimy dwie drużyny przy moście zachodnim, tak. Zaczynają się spotykać i chyba nic z tego nie wyjdzie jednak. S7, tak, tam sadownik zmienił pojazd chyba, tak, ale rozjeżdżają się tutaj, jedni i drudzy zatrzymali się, żeby ostrzeliwać, timingowo się nie zgrali, żeby mieć przeciwnika na celowniku i jadą dalej w stronę bezpiecznej strefy. Bo ta jest bardzo niekorzystna z tego względu, że jest skrajnie zachodnia i prawie 1/3 jest niegrywalna ze względu na wodę. Na wodę, więc robi się już tak jakby nam druga strefa w pierwszej ze względu na obszar. Tak, to prawda. No, bo tam algorytm jest taki, że on stara... Kiedyś były takie jaja jeszcze, jak się... To chyba nie było się czasów sportowych, ale pierwsze iteracje PUBG'a to nie było nic dziwnym, że strefa kończyła się gdzieś na wodzie i to było ogólnie śmieszne, natomiast e-sportowo to byłoby jakoś męczące. Tak, obecnie jest tak, że czwarta strefa odbija od wody, więc czwarta nie powinna być już wody, jak tak to bardzo mało. Więc drużyny, wiedząc o to, mogą przewidywać, gdzie lepiej się znaleźć. Więc widząc zagęszczenie w samym centrum, przewidujemy, że jednak to będzie gdzieś tam w tych okolicach. Jest podjęta walka, Winstrike i ekipa Exalt, a zatem w tym momencie wiceliderowie tabeli na pewno nie chcą teraz skończyć, na pewno nie chcieliby być pierwszą ekipą, czy to osłabioną już w ogóle, czy wręcz wyeliminowaną, bo tak też mogłoby się wydarzyć. Na razie jednak jeszcze bez jakiegokolwiek powalania siebie nawzajem, spokojny jeszcze Udyr zmienia troszeczkę pozycję, podjeżdża troszkę wyżej, a tutaj Omaken, a zatem ci wielcy przegrani jak na razie podczas... Bo byli wysoko, teraz troszeczkę spadli na miejsce siódme, nie dające awansu, choć jeszcze oczywiście, jak doskonale wiemy, jeden dzień rywalizacji przed nimi. A tutaj YMCA, Team Liquid, po jednym zawodniku wysłanym na ten compound, żeby troszeczkę powalczyć o pozycję, o nowe miejsce, sprawdzić, co się dzieje w tej części strefy. Są takie wojny zwiadowców, zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak, lepiej stracić jednego zawodnika na próbie sprawdzenia, czy jest zabudowanie zajęte, czy nie, niż całej drużyny. Takie rzeczy dzieją się dopiero w późniejszym etapie, kiedy tych pojazdów jest znacznie mniej, kiedy po prostu środki transportu są... O, co się wydarzyło? A co tutaj? Czy gdzieś widzimy motor dookoła? Bo takie rzeczy się dzieją. Jeżeli jest takie rzeczy się dzieją, to znaczy, że gdzieś jest motor dookoła. Ale prawdopodobnie to była jakaś pestka ze strony Unity, tam na południowej części mapy, gdzieś tam się ulokowali. Cóż, póki co 63 graczy, to jakiś jest ładny ostrzał, ale nic z niego nie wynikło. Wszystkie drużyny w nowej strefie, tam na południu, na północy przepraszam, jedną ekipę w Żorżopolu, ale oni są widzę ogólnie rozstrzelone, chyba nikt tam nie będzie szedł. Nic im nie grozi, spokojnie pokonają tą taką zatokę, jak będą mieli potrzeby. A tu mamy ładnie ukazane, bo zobaczymy, co się dzieje, jeśli chodzi o następną strefę i proszę, proszę. To jest piąta strefa, więc jeszcze losowana, jak wspomniałeś, w wodzie. Ale mniej więcej widzimy. No ci, co zaryzykowali środek, to wylosowali dobrze. Inside Games już opuszczają północną stronę, bo są poza strefą. Parę drużyn z tym Omeken wywołane przez was wcześniej też mogą mieć problemy, bo oni są na ruinach. Tutaj większość będzie niedostępna. Jestem gdzieś tam też w podróży. Będzie ciekawie tutaj w okolicach szpitala. Piękny strzał. Ładny spray przeciągnięty na bardzo duży dystans. Teraz oczywiście dobicie ze Skara to już nie było żadnym problemem dla zawodnika Teamu Liquid. No i ta ekipa, która powinna się tutaj mocno liczyć, formacja numer 3 w rankingu TSM, już osłabiona. No ale przynajmniej mają tę dobrą miejscówkę zajętą. Są już w strefie w okolicy szpitala. Teraz cała reszta będzie dobijać się do ich pozycji, będzie próbowała jakoś ich postraszyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. WTSG w tym momencie jawi się na pewno jako ekipa najlepiej przygotowana. Są na prowadzeniu w rankingu, mają świetną pozycję, czego nie można powiedzieć o formacji Winstrike, która próbowała się przebić,
ale natrafiła na opór ze strony Francuzów i Adepts ma kolejne dwie eliminacje. To jest taki słodki jeszcze podjazd pod szpital. Podejrzewamy, że z tych pozostałych przedstawicieli Winstreaka nic nie zostanie, ale zobaczmy. Ogólnie teraz walka w zabudowaniach jest ciężka. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No to loteria, bo nie wiesz, za którym załamem czai się przeciwnik, i czy to w gierkach casualowych, tak jak my gramy, czy właśnie w profesjonalnych, no nie masz żadnego pojęcia, czy za właśnie jak teraz Maxior nie wychyla, wybiegnie przeciwnik i ten czy jest po sprawie, jeżeli ma po prostu plowane w korytarz. Czy ty w ogóle, drogi Sidzie, miałeś przyjemność grać na tym buildzie turniejowym? Nie, to się różni. Z tego, co słyszałem, gracze opowiadają, to ilość opóźnień i tego desynku jest po prostu nie istnieje. Z tego, co rozumiem, to po prostu ten build, który jest klasyczny, ten Pauperum, on jest obwarowany różnymi zabezpieczeniami antycheatowymi i to powoduje problemy zasadniczo. Tego pozbawiony jest ten czysty build, który jest na turniejach. I wszyscy mówią, że to jest zupełnie, cytuję, inna gra. Tak, takie głosy słyszę, czytam i gracze się wypowiadają bardzo pozytywnie o tym buildzie turniejowym, więc no... Wyczekamy może tego momentu, w którym ten build wejdzie do normalnych, casualowych gierek. To byłby fenomenalne. Już nikt by nie powiedział broken, albo gra się nie nadaje do gry. Jak widać się nie nadaje, bo sportowa nadal żyje, pomimo tego, że no, może nie jest tak popularny jak Counter-Strike, ale jednak bardzo fajnie się to ogląda. Bardzo, bardzo blisko Etiquette Friend. On słyszy strzały, ten Poststorm. Tutaj dwóch zawodników się regularnie ostrzał w stronę zachodnią. No, Etiquette na pewno chciałby poczuć trochę więcej komfortu, bo oni zazwyczaj wdawali się w te walki troszkę wcześniej, przez co widzieliśmy przynajmniej w dwóch grach, że któryś z graczy Etiquette musiał korzystać z takiego no, przyczajenia się, przeczekiwania, by tylko poprawić pozycję. A tutaj piękny strzał od Melmana, tak, który tak, trochę zachwiał spokojem ekipy Etiquette. Chyba dawno w ogóle, w dzisiejszym nie widzieliśmy w ogóle kara w akcji. Były bardziej chyba półautomatyczne te karabiny snajperskie, więc... Mi się wydaje, że warto to było wyszczególnić. No, w ogóle to jest tak, że zwyczaj w drużynie jest jeden, dwóch snajperów, którzy właśnie mają tą mocniejszą. Zazwyczaj na drugiej broni mamy SLR-kę albo jakiś mini. Tutaj bardzo duże podobanie jest do mini. Zawodnicy mają, jeżeli chodzi o tą broń. No, ale tam dziś widzieliśmy, nie każdy zawodnik ma dobrą optykę do tych karabinów. Mm. Sterownikiem dwójką to niewiele sobie mogą poradzić, jeżeli chodzi o takie dystanse. A ta strefa już tam się zawęża i odbiła od wody. Scentralizowała nam się, więc sytuacja stabilizuje się, pomimo, że parę drużyn jeszcze nie dotarło do strefy. Kiedyś widzieliśmy fascynujące manewry Diamond Dogsów tymi samochodami, że to było tak synchroniczne rozjechanie się na lewo i prawo, czy to jakiś manewr taktyczny, ale wyglądało bardzo ładnie. No, niczym samoloty, prawda? Eskadra, która leci w powietrzu i nagle na sygnał myśliwce zmieniają zupełnie kierunek lotu. Dokładnie tak. No ale zobaczcie. Informacja, że przeciwnik gdzieś tutaj się lepiej go ominąć. 13,5 minuty. 60 zawodników na placu boju, 4 jedynie wyeliminowanych. No i w tym momencie trzeba wskazać ekipę TSM jako tę najbardziej poszkodowaną. Są w czubie, będą walczyć, chcą walczyć i być może powalczą. Ale na pewno nie w komplecie. 3 zawodników po ich stronie, gdzie aż do 13 miejsca ekipy wszystkie inne mają jeszcze pełen zestaw zawodników po swojej stronie. No i Blaze, jak zawsze, gdzieś tam w pościgu, na ostatnie sekundy, na ostatnie chwile. Zazwyczaj tak to właśnie u tureckich graczy wygląda. Czy tym razem przyniesie to lepsze miejsce, czy tym razem przyniesie to więcej eliminacji? No, chyba za chwilę się przekonamy, bo wjeżdżają na wzniesienie, będą wyszukiwać swojej szansy, by gdzieś z tą przewagą wysokości poobijać, by też, czy też poeliminować rywali. Szybko to jej ostudziły zapędy. Igora, obsłudzi zapędy YMCA, Blaze'ów, przepraszam. Oni będą musieli opuścić te wzgórze, bo oni tylko na chwilę tam się zatrzymali, żeby zobaczyć, gdzie to się ta strefa rozwija. Piękna. SLR-ka, tak. Bardzo fajna broń. Bardzo satysfakcjonujący dźwięk wydawany przez tą broń, muszę powiedzieć. No strasznie ładny, metaliczny, tak. Mhm. Muszą opuścić oczywiście ten wzgórze, bo jest poza strefą, więc tylko się na chwilkę zatrzymali, zmarnowali apteczkę i nie wiem, czy tam kask nie spadł, bo w późniejszej grze bardzo newralgiczne jest przydanie kasków. No i jest kolejny ostrzał ze strony Sikory. Tak szczerze, ojej, no prawie, chciałem powiedzieć, że to jest koniec Blaze'ów, ale udaje im się jakoś wybronić, bo tutaj w ogóle YMCA są jakieś niekompletni, tak, bo oni są rozbijani te dwie ekipy. I tutaj to była taka obrona 2 kontra 4.
Ale proszę zwróćmy uwagę, Diamond Dogi dołączają się do zabawy. Oni mogą być tym trzecim, który korzysta. Tak, jest to ciasto do zjedzenia. Chcą mieć swój kawałek z tych punktów, które gdzieś tam się czołgają i łatwo je dobić. Poleciały granaty i jeden trafia i roznosi drugi, trzeci drużynę Blaze. No też YMCA, prawda? Chciało ubezpieczyć swoje zdobycze, skoro Blaze podjeżdżało, skoro Blaze atakowało. Byli powaleni na ziemię, Diamond Dogs chciało z tego skorzystać, ale szybkie granaty, szybkie dobicie rywali. No i to YMCA będzie pięło się w górę tabeli, chociaż też właśnie, jeden zawodnik ostatecznie wyeliminowany, jeśli chodzi o ekipę spod znaku czerwonej pandy. A tutaj dalej, Tornado Esports zawsze gdzieś w czubie, zawsze wysoko, jeszcze gry nie zdominowali, jeszcze nie byli na czele, no ale jak widzimy, piąte miejsce w tabeli, jak na razie premiowane awansem do dalszej części rywalizacji, do tych faktycznych mistrzostw w Berlinie. A Adepts będzie zdziesiątkowany. Tymczasem możemy powiedzieć, że Blaze Esports no, kończą dzisiejszą zabawę z około 20 punktami. Pewnie zobaczymy lepiej, jak sobie poradzili miejscowo, jak wyjdzie tabela. Ale to jest gdzieś końcówka. To jest jakieś, kurczę, chyba 16, 15 miejsce. Bo chyba innym pójdzie jednak lepiej. No i tu jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Zobaczcie, zawodnik Etiget, widzieliśmy go jeszcze niedawno na ekranie i jego statystyki. Jeśli chodzi o eliminację, szary koniec, ostatnie miejsce, bo on jeszcze przez 6 gier nikogo nie wyeliminował, a teraz też sam został wyeliminowany, zatem dzisiejszy dzień zakończył bez fraga, ale miał troszeczkę damage'u zadanego. On w tej tabeli był gdzieś w środku stawki, około 30 miejsca i to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy. Etiget podejmowało te agresywne kroki, walczyli, byli aktywni, ale ostatecznie niewiele z tego wychodziło. Zatem no, dla nich też pewnie ten dzień nie do końca taki udany, nie do końca tak sobie to wymarzyli, a tutaj YMCA, marzeniem Diamond Dogs, jest wyeliminowanie tej formacji. Wyłany tutaj podjazd nabił dwa granaty na rozpoczęcie tego spotkania, żeby pozbyć się przeciwników doka, budynku i podjazd samochodem. Bardzo szybkie tutaj realizacje tego planu. Zobaczymy, jak pójdzie reszta. Sam rzuca granaty dookoła, granaty dymne, żeby zasłonić wejście. Jak na razie bez jakiegoś zabójstwa otwierającego, a gdzieś tam Inside Game z flanki będzie próbowało też swoje parę groszy tutaj dorzucić, jeżeli znajdą przeciwników. Nie, na szczęście ich nie widzą. Tej klasyfikacji nam odjechała, natomiast warto podkreślić, że Diamond Dogsy walczą o to wyjście do tej topowej szóstki, która w ostatecznym rozrachunku idzie dalej w rozgrywkach pubgowych. W międzyczasie widzieliśmy powtórkę ze szpitala, jak to się rozwiązało. TSM ze statu jednego zawodnika opuszcza szpital i od północnej strony będzie wchodzić do strefy. YCM, dwóch zawodników na nogach, jeden czołgający się. No i Diamond Dogsy w pełnym składzie. Znaczy, wydaje mi się, musiało się coś dziwnego stać, no, na przykład jak taka akcja, którą widzimy teraz, żeby to przegrali. Bardzo ładne ślepe skanowanie. No, cały czas jest ochrona ze strony członków drużyny. Tutaj mimo tego, że został powalony, to gdzieś tam jest możliwość podniesienia go. Od południowej strony nic im nie zagraża z tego, co widzę, bo strefa jest bardziej na północną stronę i zachodnią, wschodnią. Na razie nierozwiązana sytuacja na tym zabudowaniu. No to jak widzimy tam właśnie po lewej stronie Calvin, który to wszystko chce ubezpieczać, który chce upewnić swoją drużynę, że już żadne zagrożenie nie nadejdzie. No ale nie tak Diamond Dogs sobie to wyobrażało, to miała być łatwa, szybka, kontrolowana akcja. A tutaj dalej YMCA we trójkę na tej małej przestrzeni z użyciem smoków daje sobie radę. Czy mi się wydaje, że nie jesteśmy daleko od momentu, bo taka sytuacja no to, kończy się tym, że ktoś trzeci wbije i wytłumaczy dwie drużyny. Ale zobaczymy, no, na razie mają to szczęście, że spokojnie mogą się tam jakoś poprowadzić tą swoją wojnę pozycyjną. Tymczasem przenosimy się to, widzę, na inną akcję. Tak, bo Liquid na granicy strefy, tam TSM od północy, Unity też gdzieś tam od północy i Exalt podjeżdżają od zachodniej strony pod pozycję, z tego co widzę. Jednak nie będziemy tego oglądać, będziemy oglądać Seven, które podchodzą pod pozycję wardów. Nie! Jednak tutaj na wschodnią stronę realizator nas przynosi. Tutaj Phantom cały czas przy wieży. To jest bardzo dobra pozycja do obrony. No i widzimy resztki WTSG, naszych liderów, jakby nie było klasyfikacji, z tego co pamiętam. No tak naprawdę tylko Ward, guru granatów, nam tutaj pozostał. No w tym momencie już osamotniony, bo Miraków wyeliminowany.
ale wart też zauważony. Zatem koniec WTSG. No, tyle szczęścia mieli podczas tych rozgrywek, że w końcu worek się wyczerpał. Trzeba było jedną grę odpuścić, ale i tak ten dzień chyba mogą zaliczyć do udanych. Będą w czołówce. Czy na podium, czy gdzieś w top 6. Zobaczymy to już niedługo, no ale teraz dalej kontynuujemy walkę. TSM już osamotniony, Fex, jeden zawodnik, no mocno, też mocno angażowała się nasza trzecia ekipa jak na razie w rankingu w te pierwsze walki. Tracili po jednym zawodniku, zawsze gdy musieli mierzyć się z kimś na mapie Erangel. No, małe problemy techniczne, ale jesteśmy już z powrotem. Jak Fex to zakończy, będzie mu trudno cokolwiek tutaj zdziałać. No, Pixie, tak. No, zwróćmy uwagę, że w międzyczasie na Killfeedzie widzimy odpalonych egzaltów, którzy tępią biedne osoby z TSM-a. Nie wiemy, co się do końca dzieje. Oni są naszymi. Oni są bardzo mocną drużyną. Tam gdzieś chyba z drugie albo trzecie miejsce, prawda? W tym momencie widzę drugie. Więc doszli już do top 10, więc mi się wydaje, że oni sobie tutaj ugruntują tą mocną pozycję w miejscach 1 do 6. No tak, tam było 6 punktów różniło, 5 punktów różniło Warda drużyny, czyli WTSG od Exaltów. Już w tym momencie myślę, że ich wyprzedzili, bo z tego co widziałem, to nie było zbyt dużo zabójstw po stronie WTSG, jeżeli chodzi właśnie wlazł była klasyfikacja generalna, zaraz odpowiem szybko na pytanie. Tak, WTSG 54 punkty. Exalt 55. Exalty prowadzą. No i plus jest taki, że WTSG już nie uzbiera tych punktów, no i bardzo tutaj tak szybko rozwiązała się sytuacja pomiędzy Mixejem i Inside Game. No a tymczasem no, Exalty zaczynają dominować Killfeed. Mają 58 już punktów. Na oko mi się wydaje, że mają przynajmniej 4 zabójstwa. Oj, na pewno więcej. Myślę, że tutaj już będą dobijać się pod, tak, pod dziesiątkę. Myślałem o 7, 8, a nawet 9, jak mówisz, Seed. Także no, będą chyba liderami dzisiaj. No bo Team Liquid musiałoby naprawdę nieźle sobie radzić, jeśli chodzi o eliminację w końcówce i oczywiście wygrać być może nawet tę grę. Ale tutaj YMCA jeszcze walczy, mają tutaj dwóch zawodników. Uwagę, to jest cały czas ten dojazd, który obserwowaliśmy. Tak, on teraz ma dokładnie finał. Widzimy, że chyba wygrywa go YMCA, ale nie jestem pewien niestety. Nie widzimy tego tak dokładnie. No. Znowu Pixel Stati, który został ze strony Inside Game. Czy go znajdą zawodnicy Liquid, tak? A nie, to jest ostrzelawacz. Jest czy Pixel gdzieś tam w tych burzy granatów dymnych zasłonięty. Chodzi, strefuje, aby odkrążyć tutaj przeciwników, żeby nie spodziewali się, że on może od tej strony do nich podejść. Mamy taką grę pozycyjną ze strony tak Pixela. Ale zauważcie, przypomnijcie sobie poprzednią grę. Pixelik właśnie był tym zawodnikiem, który tak się czaił na Team Liquid, prawda? Gdy już się gra kończyła, to on był tym ostatnim rodzynkiem ze strony IG. No ma jakiś dar ewidentnie gracz Inside Games do tego typu akcji. Tak, to jest najpiękniejsze, że PUBG obejmuje olbrzymie spektrum możliwych stylów gry. I każdy coś znajdzie coś dla siebie. Pytanie oczywiście brzmi, czy to coś dla siebie ma sens w grze sportowej, ale jak widzimy, jak najbardziej. No byle wytrwać do top 8 chyba. Tak. A propos tego, no brakuje nam jeszcze jednej drużyny. Kto teraz odpadnie? Kto będzie tą drużyną niepunktowaną jeszcze jakoś super pod względem punktowym za miejsce? Zaraz pewnie się dowiemy. Tak patrząc na te klasyfikacje, to widzimy, że Instagaming chyba ma tylko jednego gracza. Tak, nie tylko. Poza strefą? Nie, jeszcze w strefie, więc jeszcze mogę sobie pozwolić. O, kolejne, 10 zabójstwo wpada, czyli dobrze mówiliśmy. Tam było 9. 10 zabójstwo na koncie Exalt, więc na pewno będą wysoko. Kwestia tylko jak wysoko. Czy tutaj Liquid nie ostrzą sobie zębów na pozycję pierwszą? Mieli ich 10 punktów w klasyfikacji. Liquidzi, a propos Wilkomowa, oni są właśnie chyba popędzani przez Exalty, którzy mają, to jest takie wzgórze, teraz nie widzimy to z tej perspektywy, ale mają bardzo mocną pozycję. Jeśli nic ich nie przegoni stamtąd, no to oni sobie tu urządzają niezłe safari. Tam ktoś na północy nad nimi się czai. Ciekawe jak on będzie wbijał im te szpile w plecy pewnie. To jest jeden z adeptów. I teraz zobaczymy, czy Liquid uda się to, czego się nie udało od drużynie poprzedniej. YMCA tutaj w trzyosobowym składzie wcześniej, teraz w dwuosobowym bronią się na tych zabudowaniach. Oni mogą nazwać je śmiało swoim domem, bo oni tam spędzili bardzo dużo czasu. Tak, ale zobaczcie, że Diamond Dogs, Calvin dalej też przy życiu. Zatem YMCA i Diamond Dogs wzięli kilka głębokich wdechów. Mówili, dobra, poczekamy panowie, może ktoś podejdzie, może coś jeszcze dla siebie urwiemy. No i podchodzi Team Liquid. Tak jak mówiliście, jeden z zawodników Adept jeszcze trzyma się przy życiu.
Zdrojciu, po drugiej stronie mapy, na południu, no jeszcze ten jeden rodzynek Zetiget, on też już tutaj ewidentnie chce jak najwięcej czekać, wejść do strefy jako ten ostatni, jeszcze być może jedną pozycję zdobyć dla swojej ekipy, a tutaj Calvin w końcu znaleziony i szybko wyeliminowany. Powalił jeszcze jednego zawodników teamu Liquid, ale oczywiście to większego problemu dla tych graczy nie robi. Mnie strasznie intrygują Exalty ze swoją niezwykłą precyzją w prognozowaniu pozycji strefy. Ja tutaj jestem skłonny uwierzyć, że oni po prostu zainwestowali troszeczkę czasu i środków, żeby ten algorytm mieć rozkminiony, bo to da się zrobić teoretycznie. Bo to jest te prawdopodobieństwa losowania miejsca są znane oficjalnie, bo jak na razie no, mają skuteczność niesamowitą. Tymczasem kto to nam pada? Etiquette. Tak, Cederka ostatnio zawodnik. Niektórych napsuł trochę krwi Liquidom, tym ostatnim granatem z zagrobu prawie, że powalony Ibiza i K-Mind dobity ostatecznie, więc no teraz mógłby na tym skorzystać właśnie zawodnik YMCA i Giant Long, aby dobić tutaj próbujących podnieść się, ale ten smoke, my to widzimy, ale zawodnik oczywiście tego nie widzi, bo tutaj jesteśmy w trybie spektatora, więc widzimy troszeczkę przez te granaty dymne. Team Liquid wyeliminowane, ta jedna seria Longa spowodowała, że Liquid już nie zdobędzie więcej punktów, więc co może zrobić tylko i wyłącznie więcej odskoczyć. Sadownik gdzieś tam ginie nam na początku tej rozgrywki między Tornado a Seven. No dobrze, jest dotychczasowych liderów. Przy życiu są jedynie Exalty, którzy są to są najlepsi z najlepszych w tym momencie. I Tornado Esports, którzy mają piąte miejsce. Jak tak dalej pójdzie, no to będą... Zobaczymy, jak to się podoba. Fajne rozwiązanie. Jeszcze Seveni, prawda, bo oni we trójkę. Teraz zresztą bardzo skuteczna seria od Teaserina. Dwa powalenia, dwie eliminacje od razu. A zatem Tornado też już się nie liczy. Seven mające trzech zawodników. No i oczywiście chwaleni przez nas zawodnicy Exalt. Oni dalej w komplecie, oni dalej mocni. Mają całą strefę dla siebie, proszę. Zobaczmy, jak oni w tym momencie się rozstawili. Tak, żeby każdy kąt mieć sprawdzony. Tak, żeby z każdej strony świata nic ich absolutnie nie zaskoczyło. Tu jeszcze IGN Too Long. Tego nie widzieliśmy. Teraz ta seria z karabinu na zawodnikach teamu Liquid. Możemy zobaczyć to na powtórce. Ale wracamy, bo Seven Esports to ostatnia ekipa, która może formacji Exalt dzisiaj jeszcze parę punktów urwać. No, znaczy, to jest tak... nie urwą. Popatrzcie na mapę, jak to wygląda. Tak. Po prostu czekają, aż rozstawili pułapki dookoła tej jednej dziurki wokół myszek. Myszki wyjdą zaraz i zostaną rozstrzelane. No tutaj nie przewiduję czegoś innego. Chyba, że się adept uruchomi z północy. Tak, ten adept, ten ukryty agent, co on robi? To jest niesamowite. Mi się wydaje, że Exalci mogą o nim nie wiedzieć, bo to jest takie wkurzające granie, które sam uskuteczniam, że sobie siedzisz tak, że wrogowie po tobie biegają, wręcz ty się nie aktywniasz, żeby uśpić ich czujność. Jestem ciekaw, czy on coś ugra. Jestem w ogóle, on jest strasznie, patrzcie, jak on jest wyczerpany, nie ma, tak? Nie, to proszę, to jest YMCA, ale tak widzę, że wszyscy są tak wymęczeni już. Patrz, nie ma apteczki, a leży przed nim. Tak. Leży. Oj, jak kusi. Kusi? Oj, jak kusi, a tutaj wycelowany krabik i Edelweiss. No i zostają trzy drużyny, najmocniejszą z nich jest oczywiście ten Exalci, którzy chyba wszystko wygrali. I teraz jak, nie wiem, no czy... Czy dojdzie do tej takiej niepisanej adwent przepiękny? Jest... Nawet nie wiem, czy on się nie skrada w ten wolniejszy sposób, to znaczy z kontrolem, żeby nie zostać usłyszanym. A przez łąki, przez pola biegnie Furax na trzecie miejsce na razie. Jeżeli nie wyda ani jednego dźwięku, to będzie miał, myślę, zapewnione te miejsce drugie. No, proszę, czy to jest ten moment? I to jest tak zwrot jest. Akcji. Widzimy teraz tego stanu osobowego, ale to trochę Exaltów zabolało, bo tam był jeden gracz powalony. No dokładnie tak. Teraz we trójkę jeszcze Exalt, chociaż tamte siły się troszeczkę minimalizują. Teraz dopiero Shift obrócił się, wiedział doskonale, co się dzieje. Wiedział, że ma też moment, w którym może tego biednego adepta, choć biednego, dzielnego, naprawdę dzielnego zawodnika z Francji wyeliminować. A teraz w końcu top 2, 3 na 3 tak naprawdę Exalt, by wznieść tak naprawdę już ręce w geście triumfu, bo oni po takim solidnym pierwszym dniu mogą bardzo zbliżyć się do awansu na finały. No i Seven, które nie do końca radziło sobie w pierwszych 5 grach, ale teraz mają jeszcze coś do pokazania, coś do udowodnienia. No odpadli się ewidentnie, no ale z tego co widzimy jednak tej formy Exaltów
będzie im ciężko, w formie egzaltu będzie ciężko sprostać, bo ona jest bardzo mocna tutaj. No to mamy walkę z Klejki tak naprawdę kontra doświadczonych graczy. Ich Krabik myślałem, że oddaje to zabójstwo. Nie udało się to. Gdyby ta seria ten jeden pocisk tam dotarł, to byłoby to inaczej, ale niestety Exalt z Klejka tak naprawdę. Mamy tutaj byłych zawodników Vitality, G2 i Reciprocity. Udało im się ugrać tę grę, pieczętując swoje zwycięstwo nad dniem pierwszym w grupie A i B. Tak, jestem z niego strasznie zadowolony. Mówiąc oczywiście o tych przebiegu rozgrywek. To już powtarzałem ostatnio. Natomiast bawiłem się świetnie. Mam nadzieję, że nasi widzowie tak samo. Bo był naprawdę szereg bardzo ciekawych, bardzo fajnie zorganizowanych meczów. Podobało mi się też zwłaszcza to, że była dominacja takiej najbardziej betonowej mapy, czyli Erangela, który jest mniej więcej rozkminiony i mało kontrowersyjny. To co, czekamy na jakąś... Będzie podana chyba oficjalna klasyfikacja dzisiejsza, nie? Tak, i bardzo... Musi być. Na początku pewnie będzie wywiadzik, który chętnie usłyszymy, co Exalt mają do powiedzenia o tej ostatniej mapie. Ja tak rzucę organizacyjnie jeszcze. Tak samo jak rotują się drużyny w grupach, bo dzisiaj były grupy chyba A i B, a kolejne są jutro i pojutrze, tak samo zmieniają się prowadzący. Ty Seed powracasz w niedzielę, prawda? Bo jutro masz tak przerwę. Tak jest, tak jest. A jutro wkracza prawdziwy ten człowiek, który pamięta, nie wiem, tam jeszcze e-sport z czasów dwudziestolecia międzywojennego, czyli Tadeusz Zieliński będzie. Więc tym bardziej zapraszam. On dotrwa z wami aż do niedzieli. A co? My znikamy na wywiad. Exalt have done it again, they get themselves another win on the board, the only team to get two wins going forward on today. Now Nalep said to me at the end of the last interview that yes, we'd get that number one spot. Well, it looks like you've ended today on it as well, feeling pretty good? I'm feeling really good. I didn't expect to win this game at the beginning, but like I see like the mood of the team and we just like move step by step and it works. 15 kills indeed, and I'm going to ask you this because when I was here last time, once we finished the interview, you guys, oh, we didn't expect again. You've just said you didn't expect to win. Is this the key to success? I think the mood is the best key to success, but I think this game was pretty hard to play, to be honest, and we played really, really well, I think. You played really, really well across the board. Now, when it comes to going up against these guys, right, we saw Seven then towards the end start to try and push you out a little bit. What was the communication like going down between you guys? We knew IMCA was alive, only one, so we were like, it's probably one snake somewhere else. We didn't even know about AD, so we killed one of us, and the communication was like, just say to Nalep to kill everyone, that's it. Send Nalep to go kill everyone. Well, that certainly worked in getting those kills, but it is a team effort that's happening across the board. You guys have ended today in a very good way. What are you thinking going forward into the next couple of days? What's the plan? To do the same, that's it. To do the same. I love these guys' confidence, and you might not know it as well. They don't have an org at the moment, so maybe someone out there looking for it might want to pick these guys up if they continue to deal the damage here at PGS Berlin. But let's go to that desk, let's continue moving things forward, and we'll see you guys very soon. Taka lekka autoreklama. Lekka autoreklama, no właśnie, ale to bardzo, bardzo ważne słowa, prawda? Mamy dominatorów, mamy tych, którzy najlepiej zaprezentowali się dzisiaj, a jak się okazuje, jeszcze bez organizacji. No, ciekawi mnie ta przewaga. Ile tam punktów tak naprawdę urodziło się między pierwszym Exalt a drugą ekipą? Czy drugą ekipą będzie Tornado, czy Team Liquid? Myślę, że gdzieś tutaj musimy upatrywać tej kolejnej siły w pierwszym dniu. No ale dzisiaj naprawdę Exalt, fenomenalna gra z ich strony. Nie wiem, czy mi słuchać, ale skomentuję w takim razie, jak to wyszło. No, Exalt bardzo ładnym popisując tutaj rozstawieniem. Tak jak mówili wcześniej, to jest sklejka kilku drużyn. Bez organizacji jeszcze, dlatego ten branding, który widzieliście na ich klatach, to oczywiście tymczasowe. Czekają, no, jeżeli miałbym organizację i widziałbym takie wystąpienie tej drużyny, to myślę, że bym był zainteresowany, więc myślę, że długo tej organizacji nie będą szukać. O, na pewno. Tak, właśnie jak mówisz, tymczasowe logo, myślę, że już po tych kwalifikacjach, jeżeli to wszystko kolejnego dnia pójdzie tak pomyślnie dla tych zawodników, no absolutnie nie będą musieli długo szukać nowego domu. Tu jeszcze oczywiście highlighty z tej ostatniej mapy, jak to wszystko wyglądało. Team Liquid również radziło sobie nieźle, przeżyli, przetrwali dość długo.
No i cóż, czekamy na kolejne rozdanie, czekamy na sobotę, czekamy na niedzielę, czekamy na El Giganten. Polacy, już jutro od godziny 17 będą takie same boje, jakie dzisiaj mogliśmy od 17 obserwować. Oni też jutro będą walczyć do upadłego. Tym samym co? Zamykamy nasze studio już? Czy robimy jakieś podsumowania? No, na pewno. Ja jeszcze tak cierpliwie czekam na tę klasyfikację, która, mam nadzieję, za parę sekund pojawi się na ekranie. Jak na razie klasyfikacja meczu szóstego. Żegnamy tych, widzimy tych, którzy najsłabiej WTSG sobie poradzili. No właśnie, TSM, WTSG, Inside Games, Omaken. To były te ekipy, które były cały czas w top 8, które liczyły się o największe stawki. Team Liquid nadal dobrze, pomimo tego, że czwarte miejsce to i tak się utrzymają gdzieś tam wysoko, więc konsekwentna gra, nie musisz zdobywać kurczaka, nie musisz być drugi nawet, żeby być wysoko w ogólnej punktacji. A się zabłysł, o masakra. To co, tu widzimy chyba liderów klasyfikacji pierwszych dwóch miejsc, jeśli dobrze rozumiem. Tak, porównanie dwóch drużyn z tego meczu. No i są team liderzy. Nie zwróciłem uwagi, czy w przerwach byli podawani ogólnie kill liderzy, muszę się przyznać. Nie było. Okej, czyli to jest pierwszy raz, kiedy widzimy... Z meczów były, ale nie było ogólnego zestawienia. No tak, tu ewidentna dominacja ekipy Exalt, jest Serp Nailap, jest Shiv, zawodnik z Francji. No i tutaj jeszcze Damage, tu o dziwo gracz Edelweiss z ekipy Seven na czele, 857 punktów obrażeń. No nie przełożyło się to na tak ogromną liczbę eliminacji. No widzieliśmy zresztą, że Seven naprawdę dużo walk podejmowało, lubili konfrontować się z innymi ekipami, ale dopiero teraz tak naprawdę w tym szóstym meczu wytrwali do samego końca, do tej ostatecznej rozgrywki, którą oczywiście, jak dobrze wiemy, z ekipą Exalt przegrali. A zatem... No to chyba jest to. I to jest to, tak jest, ogromna przewaga. Zobaczcie, jak jest ciasto, drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce, kwestia kilku punktów. Exalt kontra Team Liquid plus 20 dla zawodników, którzy są na czele. A ja tylko się jeszcze upewniam, szukam w naszym zestawieniu, czy doczekamy się na przykład, bo z tego co widzę, drużyną niemiecką mamy wyłącznie Exaltów, tak, z tych grupach, które były dzisiaj. I widzę, że grupa polska, Niemcy... Będzie jutro, z tego co widzę. Jutro jest dobrze. Grupa A i C. A i C. Tak, mm-hmm. Czyli właśnie będzie Team Exalt i będą El Gigantes. Przepraszam, to jeszcze sobie... No ciekawa bardzo grupa. Gigantem. Widzieliśmy liczbę punktów, jaką miały poszczególne ekipy. Tak jak już wspomnieliśmy, gdzieś okolice 50 to były te miejsca 2, 3, 4, 5. Oczywiście jutro dochodzi 8 kolejnych ekip, które jeszcze nie punktowały, więc to... No nie jest do końca tak, że jeżeli teraz ekipa szósta miała tych punktów, dajmy na to 40, no to tyle samo trzeba by zdobyć, żeby mieć duże szanse na awans. No jednak, troszeczkę tych pretendentów jutro nam dochodzi. Myślę, że poprzeczka będzie postawiona troszeczkę wyżej. No ale gdyby El Giganten jutro zakończyło dzień, tak strzelam w ciemno, z 55 punktami, chyba się nie obrazimy i chyba będziemy wtedy mieli okazję widzieć ich w czołowej szóstce. No, jak nie jutro, to kiedy? Właśnie. Najwyższy czas pokazać, czym Polska stoi, jakim pubgiem stoi Polska, bo zawsze tam małego tego killa zabrakło. Czasami punkciku, no taki tak zwany niefart. No ile można nie farcić? Myślę, że to będzie... Ja liczę, że jutro będzie przełamanie tutaj i pokazanie się El Giganten z jak najlepszej strony. Kibicuję bardzo. Nie będę mógł komentować, ale będę na pewno starał się zerknąć tak jednym okiem, jak będzie im szło i myślę, że to będzie, tak jak wspomniałeś, no, te 40-50 punktów, jeżeli uda się po takim jednym dniu zdobyć, to jest taki spokojny dzień. Jestem ciekaw, Boże, bo tak już zacząłem się w sumie rozmarzać, co by się stało, gdyby Polacy zakwalifikowali się do tej top 6, o sukcesie zrobiło się głośno, czy to by się przełożyło na popularność PUBG'a w Polsce? Efekt Adama Małysza. Tak, dokładnie tak, coś. A, nic, to wszystko przed nami, tak? Podsumujmy, jutro i czyli w sobotę i w niedzielę od 17 zapraszamy na kolejne rozgrywki. Prosto. Tak, czy my jesteśmy ludźmi z Polski, ale rozgrywki odbywają się w Berlinie. Zapraszamy bardzo serdecznie na jutro na godzinę 17, a za dziś bardzo serdecznie dziękujemy. Byli z wami od godziny 17. Emil Sidwarakowski i Maciej Wądziu-Makuła. Radek Madłan-Florkowski. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zapraszamy już jutro o 17.